Wysłuchaliśmy pierwsze 18 wersetów 10 rozdziału Ewangelii Jana. Nazywamy ten fragment perykopą o dobrym pasterzu. To jest jedna z tych perykop, które Kościół czytał zawsze z wielką uwagą. W szczególny sposób w starożytności, prowadząc ludzi do katechumenatu i potem przez katechumenat do sakramentów tajemniczenia. Więc jeden z takich tekstów dla Kościoła bardzo ważnych. Pomyślałem, że dobrze przeżyć te 3 dni refleksji, mierząc się z tym tekstem, dlatego że my tym słowem pasterz najchętniej definiujemy samych siebie i też to, co robimy w Kościele, naszą posługę. Mówimy duszpasterstwo albo mówimy nawrócenie pastoralne od pasterza, pastor, bonus pastor, dobry pasterz. Mówimy, że mamy 4. synod duszpasterski, albo mówimy, że Sobór Watykański był soborem pastoralnym. Daj Boże, jak ktoś z nas zostanie święty, to będą do niego odnosić teksty wspólne o pasterzach. To jest nasza definicja, pasterz. W tym słowie pasterz, tak przez nas oswojonym, kryje się bardzo, ale to bardzo potężne skrutinium dla nas. Możemy się rzeczywiście tym słowem przeegzaminować, prześwietlić się przy pomocy tego słowa. I to prześwietlenie jest poważne. Sięgnąłem, przygotowując się do tych rekolekcji, do kilku komentarzy do tego tekstu i na przykład papież Innocenty III, który jedno ze swoich kazań właśnie dedykuje perykopie o dobrym pasterzu, to zaczyna to kazanie tak. Biada mi, jeśli jestem pasterzem z imienia, a najemnikiem z czynu. Jeśli zasługi mają się nijak do urzędu, a życie jest niezgodne z językiem. Biada mi, jeśli jestem pasterzem z imienia, a najemnikiem z czynu. Grzegorz Wielki też, kiedy zaczyna kazanie poświęcone tej perykopie, to jest jedno z 40 kazań, które były lekturą obowiązkową duchownych w średniowieczu. To zaczyna w ten sposób, mówiąc do ludzi. To słowo jest waszym zbudowaniem, a naszym dosłownie niebezpieczeństwem. Nie? Znaczy, tak jakby się czuł zaatakowany tym słowem, zagrożony tym słowem, nie? Że to słowo jest jak miecz, który Pan wymierzył przeciwko nam. Nie? Ludzi to słowo ma budować, ale dla nas ma być bardzo poważnym ostrzeżeniem. Ten obraz dobrego pasterza jest, i może od tego warto zacząć, jest pokazany w takim zdecydowanym kontraście do złodzieja, rozbójnika i najemnika. To są w tych 18 wersetach, któreśmy słuchali, to są 3 figury, które są przeciwne dobremu pasterzowi. Złodziej, rozbójnik i najemnik. I kiedy się rzeczywiście czyta komentarze, jakich przez wieki dużo napisano do tego tekstu, to
poczynając od świętego Augustyna, podkreśla się, że każde z tych trzech słów ma swoje znaczenie. I że nie byłoby dobrze, gdyby się nam te trzy słowa zlały. Nie? Co innego jest być złodziejem, co innego rozbójnikiem, a co innego najemnikiem. Każde z tych słów ma swoją zawartość inną, odrębną. Więc pierwszy tam w tym ciągu, w pierwszym wersecie zaraz jest złodziej. Święty Augustyn mówi tak. Złodziej to jest ktoś, kto chce nazywać swoimi owce, które nie są jego. Wtedy jesteśmy złodziejami, a nie pasterzami, kiedy mamy pretensje do tego, że te owce są moją własnością. Są moje i koniec. Owce są Pana. Kiedy Jezus przekazuje Piotrowi władzę, to mówi: paś owce moje, paś baranki moje. I po tym można oceniać właśnie uczciwość Piotra jako pasterza najwyższego w Kościele. Nie? Kiedy w ten sposób pasie owce, że one mają świadomość przynależności do Chrystusa. I to tak naprawdę zależy od pasterza. Przypomnijcie sobie pierwszy list do Koryntian, nie, który się zaczyna od tego. Słyszę, że są między wami podziały. Jedni mówią, a ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa. To znaczy wyraźnie w tym kościele w Koryncie podziało się coś niedobrego. I przez pierwsze trzy rozdziały Paweł próbuje poustawiać to właściwie i na końcu mówi bardzo zdecydowanie: Paweł jest wasz, Apollos jest wasz, Kefas jest wasz, a wy jesteście Chrystusa. A wy jesteście Chrystusa. To jest uczciwy, dobry pasterz, który wie, że owce nie są jego. A on musi zrobić wszystko, nie, żeby owce były w żywej relacji z Panem. Więc tu można by dużo pewnie i konkretnie myśleć, każdy z nas niech myśli o sobie, nie, gdzie są i kiedy się ze mnie objawiają takie postawy, które by można wprost nazwać złodziejskie. Nie. Kiedy robię wszystko, żeby tych ludzi związać ze sobą, a nie z Panem. Nie. Kradnę te owce dla siebie. Zatrzymuję je przy sobie. Koncentruję je na sobie. To są wszystkie takie momenty, nie wiem, kiedy na przykład uważam, że jedyne właściwe metody duszpasterskie to są te moje. Nie. Znaczy... Nikt tak nie potrafi, a to, co robi sąsiad, jest po prostu głupie. Nie? Albo, to jest wielki temat, nie? Myślę, że to przywiązanie do owiec wzajemne wychodzi najlepiej przy wszystkich możliwych przenosinach, w jakimkolwiek wariancie. Nie? Nie pójdę, nie dam się przenieść, bo przecież te owce beze mnie już na pewno umrą z głodu. Nie? Więc to jest pierwszy antypasterz, to jest złodziej. Drugi antypasterz to jest rozbójnik. Tym się różni od złodzieja, że rozbójnik zabija owce. On nie bierze ich dla siebie, tylko on je zabija. On je niszczy. Można by może powiedzieć tak, że to jest ktoś, kto zamiast przynosić owcom zbawienie, przynosi im zniszczenie.
To nie jest figura retoryczna. To są konkretne sytuacje. To są nasze konkretne życiorysy. To są ludzkie dramaty, które są przez nas spowodowane. Ciągle są nowe. Ciągle są nowe. Święty Antoni, który napisał bardzo obszerny, właściwie traktat teologiczny, komentujący ten fragment 10 rozdziału Jana, to wyprowadza słowo, znaczenie tego słowa łotr, latro, od latendo, to znaczy ukrywając. Nie? I mówi, że łotr to jest ktoś, kto się ukrywa za czym? Za pozorem świętości. Za pozorem świętości. I wtedy dopiero widać, na czym polega to rozbójnictwo, którego się dopuszcza. Czy patrzysz na niego, to już nikogo pobożniejszego na świecie nie ma. To właściwie tak jak go postrzegasz, to można by go właściwie zalać gipsem i od razu postawić na ołtarzu. Nie? Jest tak niesłychanie pobożny. Jest tak przez wszystkich odbierany. Nie? Kłopot polega tylko na tym, że to jest poza. Że to jest poza. I pewnie, kiedy otworzy usta, to nie można się nadziwić, jak piękne słowo zawsze wychodzi z jego ust, nie? I jak są piękne te wszystkie uzasadnienia, które przywołuje. Jakie to wszystko jest pobożne. Jakie to wszystko jest święte. A tak naprawdę wszystko służy temu jednemu, nie? Żeby przekonać człowieka do siebie, ale tylko po to, żeby go potem wciągnąć w zło, wciągnąć w grzech, duchowo go zabić, albo go sponiewierać, zmanipulować, użyć. No, nie mówię o rzeczach, które są teoretyczne. I miał być pasterz i dobry pasterz, a jest rozbójnik. Jest rozbójnik, jest ktoś, kto się potrafi pięknie schować za wszystkie elementy pobożne. Do głowy ci nie przyjdzie. Po co to i na co? I jaki ma cel? I jest trzecie przeciwieństwo dobrego pasterza, to jest najemnik. O nim jest stosunkowo najwięcej w tej perykopie. Kto to jest najemnik? Święty Augustyn mówi, najemnik to jest ten, który nie kocha Chrystusa darmo. I nie szuka Boga z racji na Boga. Nie kocha Chrystusa darmo i nie szuka Boga z racji na Boga. Skoro nie szuka Boga z racji na Boga, to z jakich powodów go szuka? Augustyn wylicza takie trzy możliwości. Pierwszy, najbardziej brutalny, no to jest pieniądz. Jest najemnikiem dla grosza. Drugi powód, jaki może być już bardziej subtelny, to jest uznanie przez ludzi. I trzeci powód, może mniej subtelny, to jest to, co nazywamy karierą, a Augustyn używa słowa honores. Nie? Honores. Nie? Szuka Boga, ale nie dla Boga. Tylko dla zarobku, dla uznania,
i dla honorów. Antoni komentuje to w taki sposób przejmujący. Mówi tak: najemnik nie jest pasterzem, lecz idolem. Najemnik nie jest pasterzem, lecz idolem. Ktoś chce, może przetłumaczyć bożkiem, a jak ktoś chce, to może przetłumaczyć bałwanem. Najemnik nie jest pasterzem, lecz bożkiem. To znaczy, dla siebie samego jest bożkiem. Siebie stawia w centrum. Nie szuka Boga z racji na Boga, tylko szuka Boga z racji na siebie. I na to, jaki z tego ma pożytek. Jaką z tego ma korzyść. Takim refrenem, który wraca we wszystkich komentarzach do tego, kto to jest najemnik, refrenem jest zdanie z listu świętego Pawła do Filipian. Tam jest taki moment, jak Paweł wysyła, mówi do Filipian, że wysyła do nich Tymoteusza. I znalazł jednego, żeby posłać, bo mówi: nie mam kogo innego posłać, bo wszyscy szukają siebie, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Nie. Wszyscy szukają siebie, ale na szczęście jest jeden, to jest Tymoteusz, który nie szuka siebie, nie szuka tego, co jest jego, tylko szuka tego, co jest Jezusowe, Chrystusowe. Nie. Znalazł się jeden. Augustyn temu poświęcił 4 rozdziały swojego traktatu w komentarza do Ewangelii Janowej. Nie? Najemnik nie jest pasterzem, tylko bożkiem. Nie? Szuka samego siebie. Siebie ma w centrum swojego życia. I tu myślę, że chcę się podzielić tym, co dla mnie jest jakoś w odczytaniu, przynajmniej teraz, na ten moment, w odczytaniu tej Ewangelii Janowej jest dla mnie gdzieś najważniejsze. Mianowicie, najemnika się poznaje w niebezpieczeństwie. Dokąd nie ma niebezpieczeństwa, to nikt nie rozróżnia, nie? Tak ten tekst mówi wyraźnie, że dopiero kiedy widać wilka nadchodzącego, to się okazuje, czy mamy do czynienia z pasterzem, czy z najemnikiem. Więc pewnie jest tak, że trzeba ten tekst dzisiaj bardzo wyraźnie czytać i bardzo go brać konkretnie do siebie. Bo my kochamy dzisiaj mówić o tym, że żyjemy w takim świecie niemal ciągłego zagrożenia, ciągłego niebezpieczeństwa, że zewsząd jest atak na nas. Muszę powiedzieć, że już nawet nie reaguję, bo wcześniej to reagowałem, ale teraz już nie, bo to za częste jest. Na każdym bierzmowaniu, jak młodzi dziękują mi za bierzmowanie, albo jak rodzice proszą o bierzmowanie, to mówią, że tak podłych czasów to jeszcze nigdy nie było od czasów apostolskich, nie? I że wszyscy jesteśmy dzisiaj atakowani, skonfrontowani nie wiadomo z jakim złem. No jest po prostu jeden wielki dramat. I nie jestem do końca przekonany, że to młodzi sami te teksty piszą. I nawet nie myślę, że rodzice też je piszą bez pomocy duszpasterza. Jakoś myślę, że to odbija nasze myślenie. Znaczy, okej. Jeśli jest takie nasze przekonanie, że zewsząd jest atak i kryzys, że zewsząd są same wilki, to pamiętajcie, że to jest czas, który sprawdza pasterza. To znaczy, to jest moment, w którym się okaże, nie, na ile jesteśmy pasterzami, a na ile jesteśmy najemnikami. Taki właśnie czas kryzysowy, kiedy jest wilków dookoła dużo, jest czasem do rozróżnienia. Tak mówi ta Ewangelia. Dokąd jest wszystko ładnie, fajnie, cacy, nic się nie dzieje, każdy wygląda na dobrego pasterza.
Ale wtedy, kiedy jest dramat, to poznajesz najemnika. Po czym? Po tym, że ucieka. Najemnik ucieka, widząc nadchodzącego wilka. Ta ucieczka może być rozmaita, ale to, co uderza, to jest refren. To jest refren wszystkich komentarzy przez 20 wieków do tego tekstu. Mówi się tak, że do tej ucieczki wcale nie potrzeba zmieniać miejsca. Nie musisz nigdzie fizycznie uciekać. Nie? Najczęstszą formą ucieczki jest ucieczka w milczenie. I ta refleksja się zaczyna od Augustyna i ponieważ Augustyn był tak potężnym autorytetem, to potem to u każdego po kolei wraca. A Augustyn to zapisał nawet w formie takiego łacińskiego wierszyka, niedużego, ale wpada w ucho. Fugisti quia tacuisti. Uciekłeś, bo zamilkłeś. Fugisti quia tacuisti. A następne jest tacuisti quia timuisti. Zamilkłeś, bo się przestraszyłeś. Uciekłeś, bo zamilkłeś. A zamilkłeś, bo się przestraszyłeś. O siebie oczywiście. Przecież nie o owce. Przecież nie o owce. O siebie się przestraszyłeś. Dlaczego najemnik ucieka? I odpowiedź jest w tym tekście. Znów to jest, nie wiem, wiele razy ten tekst czytałem, nigdy do mnie akurat w ten sposób nie przemówił. A teraz wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do czytania tego tekstu. Nie? Najemnik ucieka, bo powiedziane jest, nie zależy mu na owcach, bo do niego nie należą. Teraz przy pamięci o tym wszystkim, co powiedzieliśmy wcześniej, że owce są Pana, to ten, kto ma w sobie to głęboko wpisane, że owce są Pana, może mówić o tych owcach, które są mu powierzone, moje. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Jeśli głęboko wie, jeśli fundamentalnie wie, że owce są Pana, to nie ma nic złego w tym, że mówi moje owce, że mówi moja parafia, że mówi moja młodzież, że mówi moja diecezja, mówi moje. Nie? Znam owce moje. Najemnik tego nie mówi, bo te owce nie są jego. Nie? Nie zależy mu na nich. Jego jest zapłata. Owce nie są jego. Jemu zależy na tym, co dostaje. Zobaczcie, co Jezus mówi. Jestem dobrym pasterzem. Znam owce moje, a moje mnie znają. Znam owce moje, a moje mnie znają. To znaczy, dobrego pasterza poznajesz nie tylko po tym, że zna owce, ale też, że daje się poznać owcom. Jestem dobrym pasterzem, bo mnie moje owce znają. Nie tylko ja je znam, ale mnie znają. To znaczy, tak jak ja mówię, moje owce, tak oni mówią, mój pasterz.
I to jest ten psalm, który kochamy. Pan jest moim pasterzem. Pan jest moim pasterzem. Jest taka, nie wiem, nie znalazłem żadnego słowa lepszego, więc se sam wymyśliłem. Jest taka mojość. Ja mówię moje owce, a one mówią mój pasterz. Chodzi o taką relację, która jest relacją wzajemną. W dwie strony. Jak Jezus mówi, znam owce, to się wiąże z tym, co powiedział na początku, że woła owce po imieniu. Nawet dosłownie tam jest tak. Swoje własne owce woła po imieniu. Swoje własne owce woła po imieniu. A potem mówi, a jak już wszystkie własne wyprowadzi, to staje na ich czele. Więc najpierw jest każda jedna własna owca, którą pasterz zna po imieniu, a potem są wszystkie razem jego własne, na których czele idzie, prowadzi je na pastwiska. W ogóle w tym 10 rozdziale, zobaczcie, jest, trudno mówić napięcie, ale jest taka dwuwymiarowość, że raz widzimy pasterza, który jest na czele całego stada owiec, a innym razem widzimy pasterza w relacji z pojedynczą owcą. Jezus mówi, wejdzie i wyjdzie. Kto? Ten jeden, który jest dla mnie owcą. Wejdzie i wyjdzie, znajdzie paszę. Nie? Jeden. Więc jak Jezus mówi, znam owce moje, to zna je jako swoją trzodę, ale zna też każdą owcę po imieniu. Trzeba by się w tych dwóch obrazach przejrzeć. Tak? To znaczy, jest pasterz, który jest otoczony całą owczarnią, ale jest też pasterz, który niesie jedną owcę na ramionach. Bóg jest pokazany w tej figurze pasterza, nie wiem, na przykład u Ezechiela, kiedy jest mowa o całym narodzie, ale jest, pamiętacie, w drugiej księdze Samuela, jak to jest 12 rozdział, jak przychodzi Natan do Dawida i opowiada mu historię o pasterzu, który miał jedną owcę i była dla niego jak córka. To jest relacja. Znaczy, i jak patrzymy na te teksty, to widać, o co chodzi w tym znam owce moje i moje mnie znają. To właśnie idzie o relacje. Augustyn się nie boi napisać, że takie cognitio to jest dilectio, miłość. Nie mów, że go znasz, jak go nie kochasz. Nie chodzi tylko o taki wymiar intelektualny, tylko chodzi o rzeczywistą relację, o bycie razem. Nie? I powtarzam, w dwie strony. Dwa takie teksty, wydaje mi się, to objaśniają i bardzo bym wam dedykował te teksty tak jak sobie. Jeden jest z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem wam wszystko. Jest moment w tej relacji, kiedy Jezus nie robi czegoś albo każe apostołom robić, nie tłumacząc, o co idzie, dlaczego, po co i w ogóle. Nie? A jak mają wątpliwości,
to powinni mu wierzyć, bo on przecież jest Panem i chce dla nich dobrze, nie? Nie, powiedziałem wam wszystko, to znaczy dałem się wam poznać. To znaczy traktuję was jak przyjaciół. A jakie jest przeciwieństwo takiej relacji wzajemnej? No przeciwieństwo jest takie, że ja jestem Panem, a wy jesteście niewolnikami. Jak nie ma we mnie tej gotowości wejścia w taką wzajemną relację poznania, nie? To przeciwieństwem tego, alternatywą jest taki model, który nam pasuje. To znaczy, ja rządzę, reszta jest, to są niewolnicy. Drugi tekst to jest dzisiejsza Ewangelia, ale z jej kontekstem. Nie? Dzisiaj była mowa o tym, że apostołowie mają serca wypełnione pytaniem, kto z nich jest większy. I dlatego nie może się przebić do nich słowo, które Jezus wypowiada ciut wcześniej. Nie? To jest 9 rozdział Łukasza, 44 werset. Jezus mówi, weźcie to sobie dobrze do serca. Można by tłumaczyć, połóżcie sobie w sercu, albo nawet pocznijcie w swoim sercu te słowa. Tam jest takie słowo wieloznaczne, tak by je można tłumaczyć, titemi. Nie? Czyli tak połóżcie w sercu słowo, to, które teraz powiem, żeby w was rosło. I to słowo jest takie, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. My to nazywamy drugą zapowiedzią męki. W tej zapowiedzi nie ma. Będzie schwytany, pobity, ukoronowany cierniem, ukrzyżowany. Nie. Cała zapowiedź męki to jest to, w jakiej on będzie wewnętrznej dyspozycji. Że się wyda w ręce ludzi. Że się wyda w ręce ludzi. I to jest to, co nie może trafić apostołom do serca, i nam też nie potrafi trafić do serca, bo my nie lubimy być wydani w ręce ludzi. My lubimy trzymać ludzi w garści. Trzymam ich i nie puszczę. I mam nad nimi kontrolę. A jeśli wchodzimy w taką relację, że ja znam moje owce i one mnie znają, to jesteśmy... W tym momencie jesteśmy też na poziomie jakoś sobie wzajemnie równym. A ja wydając się w ich ręce, staję się od nich zależnym. Wiedzą o mnie, co oni z tym zrobią. O wiele łatwiejszy model niż między pasterzem a owcami to jest model pan i niewolnicy. I my się w tym modelu czujemy łatwo i bezpiecznie. Nie. Mamy kłopot z wzajemnym słuchaniem siebie. Mam nadzieję, że przeczytaliście wszyscy syntezę synodu o synodalności, najpierw te z naszej diecezji. Nie? Jak ktoś tego nie przeczytał, to niech to zrobi w ramach rekolekcji. Bo nieprzeczytanie tego tekstu jest lekceważeniem jakichś 3 tysięcy ludzi, którzy chcieli się dzielić tym, co myślą o Kościele. I to w absolutnej większości, bo takie było założenie, to byli ludzie świeccy. Ludzie, którzy chodzą do kościoła co niedzielę, którzy komunikują, którym zależy na kościele. Nie.
17 zespołów synodalnych stworzyli szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej. Więc nie myślcie, że ten tekst jest napisany przez kogoś, kto się chce na Kościele wyżywać. To jest tekst napisany przez ludzi, którzy zaufali, że w Kościele warto jest jeszcze coś powiedzieć i że zostaną wysłuchani. No to jest taki fragment syntezy na przykład. Księża nie słuchają wiernych, bo nie są zainteresowani ich potrzebami, ale realizacją planu duszpasterskiego. A świeccy nie słuchają księży lub słuchają ich wybiórczo. Nie martwcie się, bo synteza ogólnokrajowa gorzej niż o księżach, to mówi o biskupach. I najgłupsza rzecz, jaką my możemy zrobić, czytając te teksty, to się ustawić w takiej postawie obronnej. Nie, nie, to nieprawda. Przecież słuchamy, bez przerwy słuchamy. Nic innego nie robię, tylko słucham. Nie? A prawda jest taka, że żyjemy sobie w dwóch odrębnych światach, równolegle do siebie. I to jest taka przepaść, jak w wczorajszej Ewangelii. Stąd do nas nikt nie może przejść, a stamtąd się też nie przedostają. Znam owce moje, moje mnie znają. To jest to, przed czym nas Duch Święty postawił w tym ostatnim czasie. Myślę, tak, najpierw nam dając takie doświadczenie straszne, jakim było w Polsce 26 miesięcy epidemii. 26 miesięcy. Gdzie albo nam się nie było wolno spotykać, albo w takich limitach, że aż strach. Więc najpierw przeszliśmy takie doświadczenie, a teraz mamy kompletnie przeciwne, które Duch Święty nam daje przez to, czym Kościół żyjemy. Zaprasza nas do odkrycia wspólnoty, wspólnej drogi. Nie? Syn Chodos, wspólna droga. Nie możemy iść obok siebie, musimy iść razem. Musimy iść razem, wrażliwi na siebie, słuchający siebie, znający siebie. Znam owce moje, moje mnie znają. Jak nie ma tej relacji, nie mogę mówić moje, oni nie mówią mój. Nie mówię o nasz, a efekt końcowy jest taki, że w obliczu takich innych siakich wilków pierwsze co zrobimy, to uciekniemy w trosce o samych siebie. Tak. Mam przed sobą zegarek i wiem, że już tego wszystkiego nie powiem. Co jeszcze mam tu napisane? Może jeszcze jedną rzecz tylko i potem już puenta. Ta jedna rzecz to jest taka, bardzo szczególny komentarz do tego zdania znam owce moje napisał w kazaniu na 10 rozdział Jana Jan Hus. Hus napisał tak, że tylko ten pasterz zna owce, kto zna ich nieskończoną wartość. Znaczy, znam owce tylko wtedy, kiedy wiem, że każda z nich jest nabyta krwią Chrystusa. Wtedy znam owce. A dokąd nie mam
tej świadomości, tej wiedzy o człowieku, z którym się spotykam, z którym żyję w jednym kościele, w jednej wspólnocie. Dokąd nie mam tej wiedzy, że jest nabyty drogocenną krwią Chrystusa, więc ma w sobie wartość nieskończoną. No to go jeszcze nie poznałem. Podsumowanie na dzisiaj. Antoni z Padwy wylicza 7 cech dobrego pasterza. Tylko je przeczytam. Możemy sobie wedle tego zrobić nawet na jutro rachunek sumienia na liturgię pokutną. 7 cech dobrego pasterza. Czystość życia. Vitae munditia. Czystość życia. Znajomość Pisma Świętego. Divina Scriptura Scientia. Trzecie. Elokwencja języka. No. Lingue eloquentia. Czwarte. Wstawiennictwo modlitwy. Piąte. Miłosierdzie dla ubogich. Szóste. Dyscyplina względem poddanych. I siódme. Serdeczna troska o ludzi sobie powierzonych. I tę serdeczną troskę o ludzi sobie powierzonych Antoni kończy zdaniem: do końca ich umiłował. Serdeczna troska to jest taka, kiedy można o tobie powiedzieć: do końca ich umiłował. Czystość życia, znajomość Pisma Świętego, elokwencja, instancja modlitwy, miłosierdzie wobec ubogich, dyscyplina wobec poddanych, serdeczna troska o ludzi sobie powierzonych. Zostańmy z tym słowem przez minutę w ciszy, a potem odśpiewamy apel, błogosławieństwo i zapraszam do siebie na spotkanie.